moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam was na recenzję headsetu dla graczy TT eSports by Traumatic Kronos. Są to słuchawki, jak widzicie, podświetlane, natomiast podświetlenie idzie przez wtyczkę USB, natomiast same słuchawki podłączamy poprzez mini jacki do komputera. Tak więc możemy wykorzystać potencjał naszej karty dźwiękowej, jeśli mamy jakieś wysokiej jakości urządzenie w komputerze, czy na przykład zewnętrzny wzmacniacz lub DAC. Cenę takiego headsetu sprawdzicie sobie u mnie w opisie filmu, natomiast teraz pozostaje mi tylko zaprosić was do oglądania dalszej części recenzji. Ok, więc zabieramy się za recenzję Kronosów. Na początek powiem wam o wadze słuchawek, jest to 307 gram. Taka informacja na początku już się pojawiająca. Jeśli chodzi o tą wagę, tak dla mnie są to słuchawki nieco za ciężkie. Jak wiecie, wolę słuchawki lżejsze, tak do 200-250 maksymalnie. Co warto wiedzieć, słuchawki dostajemy w bardzo fajnym, płaskim kartoniku, gdyż są składane. Mamy oczywiście podstawowe cechy tych słuchawek. Możecie sobie rzucić okiem na dane techniczne, czyli przetworniki 40 mm, pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz, oporność 32 ohmy, czułość 117 dB, czułość mikrofonu jakieś 54 dB. No i mamy 200 cm odłączany, uwaga, kabelek. Zobaczycie to za chwilkę. Natomiast co jest jeszcze fajnego, TT eSports jak zwykle rozpieszcza swoich klientów. Mamy taką małą instrukcję, mamy bardzo fajną torbę z logo TT eSports do przenoszenia tych słuchawek ze ściągaczem. O cóż, bardzo fajna rzecz, dobrze zrobiona. I mamy, zobaczcie, dodatkowy kabelek, taki już bez oplotu, do smartfona, 4-pinowy mini jack pozłacany, żeby po prostu korzystać z mikrofonu też na tym smartfonie. Natomiast to do tego odłączonego kabla już wam pokazuję. To kabelek w bardzo fajnym oplocie. Mamy też taki pilocik z łącznikiem mikrofonu, potencjometrem, taki plastikowy, ale naprawdę funkcjonalny. Mamy też logo TT eSports. Kabel jest bardzo fajny, wytrzymały, elastyczny. Mamy organizer, taki paseczek z rzepem. I zakończenie przewodu mamy trzy rzeczy. Wtyk USB tylko i wyłącznie do zasilenia podświetlenia tych słuchawek. Nie posiadają one żadnego swojego układu dźwiękowego. No i dwa takie fajne wtyki designerskie oznaczone kolorem czarnym i czerwonym, czyli po prostu słuchawki, mikrofon. Bardzo łatwo się z tym połapać. Jakby ktoś nie połapał się, to są też ikonki. Mamy mikrofon, mamy słuchawki, więc bardzo fajnie oznaczone. A kabelek sobie podłączamy dokładnie w tym miejscu. A efekt tego jest taki, że te Kronosy nam zaczynają fajnie świecić. Mamy podświetlone logo i takie czerwone obwódki, a także mikrofon. Co do mikrofonu, no to jest normalnie odginany. Widzicie, chodzi tak skokowo, więc precyzyjnie go sobie dopasujemy i można go troszeczkę też dogiąć do ust. Jak nie potrzebujemy, odginamy, no i jest naprawdę fajnie. No i patrząc po kolei, moi drodzy, mamy bardzo fajny, gruby pałąk z logo firmy. Elastyczny, jednocześnie wytrzymały. Bardzo fajne poduchy, grube, z przyjemnego materiału. Następnie prowadnice, po prostu piękne, ponieważ i szerokie, i ze stopniową, taką ząbkową regulacją. Do tego, jak widzicie, też metalowe, czyli naprawdę wytrzymałe. Później mamy plastik, który przypomina aluminium, ale też fajnie wygląda. Nie jest to taka tandeta. Tutaj te plastiki wszystkie naprawdę wysokiej jakości. Obudowy przetworników też fajne. Tu niestety troszkę błyszczącego, ale można to przeboleć. No i jak widzicie, ruchomość tych nauszników bardzo duża. Słuchawki też mocno się rozchylają. Jeśli chodzi o wielkość tych wnętrz, to u mnie spoczywały troszeczkę na uszach, na końcówkach. Natomiast u niektórych graczy uszy mogą się tutaj po prostu zmieścić całe. Jeśli chodzi o nauszniki, no to zobaczcie, są dość miękkie, jest tego w miarę dużo. Jeśli chodzi o komfort, no to jest on na poziomie dobrym. Są to słuchawki jak dla mnie bardzo wygodne, natomiast są mimo wszystko wygodne, dobrze zrobione, dobrze dopasowane. Tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o opis taki techniczny i jakościowy tych słuchawek. Ok, moi drodzy, pokażę wam teraz, jak te słuchawki leżą, jak w ogóle się dopasowują
do gracza, do mojej głowy. Następnie zrobimy sobie też test mikrofonu, tak żeby formalnością stało się zadość. Będziecie po prostu słyszeli, jak ten mikrofon nagrywa. Tak więc już sobie dopasowuję. I ok. No zobaczcie, słuchaweczki dopasowują się dość dobrze. Jeśli chodzi o izolację dźwięków z otoczenia, no to jest bardzo przeciętna. Praktycznie te słuchawki nie izolują, ponieważ one bardzo delikatnie dociskają się do naszej głowy. Jeśli chodzi o wielkość tych nauszników w środku, to moich uszu na przykład całych nie zakrywają. Delikatnie je uciskają. Jeśli chodzi o wagę tych słuchawek bez kabla, to jest dokładnie to 307 gram. Tak więc taka waga już raczej ciężka. Natomiast wykonanie słuchawek jest bardzo dobre i przez to są też wygodne, dlatego tej wagi za bardzo nie odczuwamy, przynajmniej przez pierwszą godzinkę, dwie grania. Ok, moi drodzy, w tej chwili dźwięk już się nagrywa, podbicie mam ustawione na 10 dB. Jak to bywa w przypadku mikrofonów na mini jackach, ten sygnał jest na ogół słaby, o wiele lepiej, o wiele głośniej i czyściej wypadają w większości mikrofony na USB. Niestety na mini jackach większość mikrofonów, z jakimi się spotkałem, jest po prostu słaba. Jak jest tutaj, możecie ocenić w tej chwili, w trakcie nagrywania pojawiały się jakieś piski na mikrofonie. Kiedyś miałem w testach inny egzemplarz Kronosów i również pojawiał się ten sam problem. Tak więc myślę, że jest to po prostu przypadłość tego modelu, że mikrofon jest taki, jak słyszycie. No i w tej chwili myślę, że możemy zakończyć już test mikrofonu. Więc moi drodzy, podsumowanie, biorąc pod uwagę wszystkie plusy i minusy, jak dla mnie Kronosy to słuchawki całkiem dobre. Z takiej średniej półki cenowej, za to wykonane bardzo dobrze, są w miarę wygodne. Jeśli chodzi o lekkość, to jak dla mnie są troszeczkę za ciężkie. Jak też słyszeliście, mikrofon wypada bardzo przeciętnie, natomiast słuchawki dobrze spisują się, jeśli chodzi o dźwięk. Dźwięk jest mocny, wyraźny i sprawdzają się tak w grach, jak i do posłuchania muzyki. Generalnie z mojej strony myślę, że jest to model całkiem udany. Za chwilkę będzie jeszcze podsumowanie i moja ocena tego testu, a tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Zapraszam także na mojego Facebooka i do linków w opisie filmu. Pozdrawiam Was, cześć!